Okiem Służb Specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Żandarmskie echa. Dziś audycja typu Archeo, w której chcę zakończyć cytowanie co ciekawszych wspomnień generała żandarmów Pawła Pawłowicza Zawarzina, które zawarł on w dwóch książkach: Praca tajnej policji oraz Żandarmi i rewolucjoniści. W poprzednim odcinku podcastu dość szczegółowo zająłem się jedynie pierwszą częścią pierwszych z wymienionych wspomnień, to jest pracą tajnej policji. Ale to wynikało jedynie z tego, iż chciałem pokazać oczami generała, jak wyglądał system poszukiwań politycznych w carskiej Rosji. Dziś, dla odmiany, kilka historii prosto z życia. Wiele z nich już znasz, jeśli tylko regularnie słuchasz podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych. Jeśli nie, to serdecznie Cię zapraszam do wysłuchania poprzednich audycji. Reasumując, dziś cytuję wspomnienia generała dotyczące tych historii, o których dotychczas raczej nie słyszałeś, i to nie tylko ode mnie. Opowiadam o tym wszystkim, gdyż doskonale rozumiem specyfikę pracy służb tajnych. Cóż, sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie przekazuję praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla researcherów, czyli wywiadowców, analityków, i to nie tylko wywiadowczych, bezpieczników, czyli specjalistów bezpieczeństwa korporacyjnego, wewnętrznego i publicznego, oraz strategów biznesowych, co oznacza również menedżerów i kierowników różnego autoramentu i top managementu. Ponadto niektóre z tych umiejętności są wręcz niezbędne np. dla detektywów wszelakich, czy też dziennikarzy śledczych oraz wcieleniowych. Chodzi o tak zwane dziennikarstwo pod przykryciem. I nie tylko. Po prostu szkolę każdą osobę zainteresowaną tą tematyką. A już całkiem niedługo rusza specjalny portal szkoleniowy w tych właśnie zakresach. Praca nad technicznymi kwestiami takiego portalu nie jest łatwa, ale posuwa się naprzód, a to najważniejsze. A to oznacza, że dobrze wiem, o czym mówię, a także piszę. I przypominam, iż wraz z Tomkiem Safiańskim i Pawłem Łabuzem w wydawnictwie Diffin wydaliśmy książkę pod tytułem Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym. Prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy. To takie vademecum, w którym nacisk położyliśmy na praktyczne rozwiązania poszczególnych zagadnień dotyczących przeciwdziałania szpiegostwu gospodarczemu. Tylko i wyłącznie tej jednej kwestii. Jeśli pozostaje to w sferze Twoich zainteresowań, to serdecznie zapraszam Cię do jej zakupu, choćby w sklepie wydawnictwa Diffin. I co dla mnie jest najważniejsze, zapraszam Cię bezpośrednio na szpiegul.pl Intelligence Blog. Jest to centralne miejsce całej mojej aktywności dla Ciebie, gdzie znajdziesz wszystkie nowości, a i tak zwanych staroci to tam nie brakuje. Cały czas jednak powtarzam, że w ich przypadku to będą one aktualne jeszcze przez całe wieki. Jeśli nie chcesz niczego przegapić, to zasubskrybuj newsletter i zupełnie przy okazji odbierz darmowego e-booka mojego autorstwa pod tytułem Tajna kanwa o kanwie wywiadu agenturalnego autorstwa Aleksandra Iwanowicza Kuka. W książce tej przeczytasz o metodach pracy radzieckiego wywiadu wojskowego w latach 20. XX wieku. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o sprawy bieżące. Zaczynamy! Mam nadzieję, iż pamiętasz, jak były dyrektor Departamentu Policji, Łopuchin, oskarżał władze carskie, w szczególności zaś policję, o to, iż jej działania doprowadzały do pogromów ludności żydowskiej. Czy jednak tak było? Czasami prawie na pewno, a czasami to nie wiadomo. Oto w 1903 roku w Kiszyniowie odbyła się sprawa sądowa znana jako proces pogromowy. W wyniku tego pogromu zginęło 49 Żydów, zgwałcono kilka żydowskich kobiet i zniszczono 1500 domów.
Jednakże środek ciężkości całego procesu nie leżał w pogromach, ale w ogólnej sytuacji Żydów w Rosji w tamtym właśnie okresie. Ten proces był wówczas sensacją na skalę światową, a po jego zakończeniu cała administracja lokalna została wymieniona na nowe osoby. Zaś odchodzący urzędnicy, zdaniem Zawarzina, wcale nie otrzymywali wyższych stanowisk. I tak, gubernator von Raben został przydzielony do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jako nadliczbowy urzędnik z pensją 2800 rubli zamiast 12 tysięcy rocznie, które otrzymywał na swoim poprzednim stanowisku. Policjant Hanżonkow jako kozak został wcielony do armii za pensję w wysokości 22 rubli miesięcznie. Szef miejscowej ochranki, kapitan baron Lewendal, został wyrzucony z korpusu żandarmów i przeniesiony do rezerwy. Po jakimś czasie, gdyż poniósł odpowiedzialność jedynie jako przełożony, a nie jako organizator pogromów, zatrudniono go do służby na niewielkim stanowisku w policji rejonowej. Zaś za milczenie i bezczynność władz szef dywizji kawalerii generał Beckmann został odwołany z kandydatury do korpusu żandarmów. Wówczas Wiaczesław Konstantynowicz von Plewy jako minister spraw wewnętrznych i szef korpusu żandarmów, tutaj zatrzymam się, gdyż muszę coś wyjaśnić. Jakim cudem cywil mógł być szefem żandarmów? Otóż był on rzeczywistym radcą tajnym. To nazwa określająca drugi stopień cywilny w tak zwanej tabeli rang. Odpowiadał on generałowi armii, czyli pełnemu generałowi, admirałowi i najwyższym stopniom dworu carskiego. Osoby o tej randze zajmowały najwyższe stanowiska rządowe. Przypominam również, że słowo tajny oznaczało w tym przypadku godny zaufania. Jeśli zaś chodzi o tabelę rang, to zawierała ona 14 różnych klas, od 14 do 1 i została ustanowiona dekretem cara Piotra I Wielkiego z 24 stycznia 1722 roku. Takie klasyfikowanie ludzi na różne rangi było powszechnie stosowane w ówczesnych monarchiach. Każdy znał swoje miejsce w systemie społecznym. I wracam do tematu. Plewy był ministrem spraw wewnętrznych i szefem korpusu żandarmów. A jako że Zawarzin po całej tej sprawie został mianowany na członka zarządu wojewódzkiego żandarmerii besarabskiej, to też zameldował się u Plewego, który udzielił szeregu instrukcji, których znaczenie brzmiało. Ustawa o przestępstwach państwowych, uchwalona w nowym kodeksie karnym, ma na celu skupienie pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na poważniejszych przestępstwach i społecznościach państwowych. Korespondencja administracyjna, czyli dochodzenie administracyjne, jedna z form pracy dochodzeniowo-śledczej ochranki, o których mówiłem Ci w poprzednim podcaście. W istocie musi być ściśle uzasadniona, ponieważ jeden zniechęcony i obrażony stwarza 10 wrogich rządowi. Każda nielegalność i bezczynność władz świadczą o słabości agentów rządowych i ich dyskredytuje. Wydarzenia w Kiszyniowie, jako całkowicie niedopuszczalne, skomplikowały sytuację. Gubernator i ty musicie działać zgodnie z twoimi prawami i bronić ich oraz chronić bezpieczeństwo ludności. I chciałbym zwrócić twoją uwagę, drogi słuchaczu, iż działania ochranki miały być uzasadnione i podejmowane jedynie w przypadku przestępstw najpoważniejszych, bez rozdrabniania się. Zaś jeśli chodzi o sam pogrom z 1903 roku, to powtórzył on się 2 lata później, w październiku 1905 roku. Zamieszki rozpoczęły się jako protesty polityczne przeciwko carowi, a szybko przerodziły się w napad na Żydów. W tym samym czasie odbyła się w całym Imperium Rosyjskim seria 600 pogromów. W samym Kiszyniowie zginęło 19 Żydów, a 56 zostało rannych. Tym razem Żydzi już się bronili. Po pierwszym pogromie 1903 roku zorganizowali żydowskie oddziały samoobrony, które znaczną część aktów przemocy powstrzymały.
To właśnie pogrom z 1905 roku odegrał kluczową rolę w przekonaniu rosyjskich Żydów do wyjazdu do Palestyny lub na Zachód. Zawarzin zawarł sporo interesujących opowieści o tym, jak po nitce do kłębka rozpracowywano grupy pozostające w zainteresowaniu ochranki. Oto opowieść o jednej z wielu tajnych drukarni. Tajny współpracownik, pseudonim Salto, przybył do miasta Rostów nad Donem z listem od żandarma z Kerczu i poinformował, że socjaldemokraci zakładają tajną drukarnię w Rostowie. Agent nie wiedział, kto jest zaangażowany w tą sprawę, ale uczestnicząc w spotkaniu kerczańskiego kolektywu miejskiego, podczas dyskusji na temat działalności grupy rostowskiej, usłyszał nazwisko jednej z osób zaangażowanych w finansowanie tej drukarni – Zalkind. Uwzględniono fragmentaryczne i krótkie informacje agenta i natychmiast zaczęto je poszerzać. Ustalono, że w Rostowie mieszka 8 osób o nazwisku Zalkind, a 3 z nich zostały zarejestrowane w Wydziale Bezpieczeństwa w związku z podejrzeniem udziału w tajnych organizacjach politycznych. Ostatnich 3 objęto nadzorem zewnętrznym i stwierdzono, że 2 z nich, wykonując określone zawody, utrzymuje jedynie więzi handlowe i rodzinne. 3 zaś Zalkind zachowuje się podejrzanie, zatrzymuje się na rogach, przy oknach, rozgląda się po bokach, czasami po drodze, odwraca się i idzie w przeciwnym kierunku. Jednym słowem, wykonuje takie techniki, które są charakterystyczne dla aktywisty rewolucyjnego, który chce mieć pewność, że nie jest śledzony. Ustalono również, iż miejscowy ślusarz Iwan Kolesnikow, którego wcześniej obserwowała grupa socjaldemokratów, od kilku dni jest nieobecny w swoim mieszkaniu. Dzień wcześniej przyszedł do matki, wręczył jej pieniądze i poprosił, żeby się o niego nie martwiła, jeśli nie wróci do domu przez dłuższy czas. Informacja ta pochodziła od współpracownika Kolesnikowa, tajnego agenta pseudonim Sasza, który dodał, że dla niego, byłego zecera, jest całkiem jasne, że Kolesnikow pracuje w prasie drukarskiej, gdyż jego ręce nosiły specyficzne ślady farby drukarskiej. Obaj tajni współpracownicy, czyli Salto i Sasza, zostali poinstruowani, aby nie wchodzić w dalsze kontakty z osobami znajdującymi się blisko drukarni. Miało to na celu powstrzymanie ich od aktywnej pracy organizacyjnej. Zalkind zauważył, że jest obserwowany i obserwacja zaczęła go gubić. Mimo tego szpieg, czyli filer z nadzoru zewnętrznego o nazwisku Filimonow, zasugerował, gdzie może znajdować się tajna drukarnia. Uważał tak, ponieważ nawet w pierwszym okresie obserwacji Zalkinda ten ostatni przebywał w pobliżu wskazanego obszaru, zawsze intensywnie się rozglądał i sprawdzał, czy jest śledzony. W rezultacie agenci zmuszeni byli niechętnie zaprzestać obserwacji. Doszło do sytuacji, że Wydział Bezpieczeństwa zaprzestał stałego monitorowania Zalkinda. Postanowiono wtedy obserwować linię kierunku wskazaną przez filera Filimonowa. Minął tydzień i żaden z tajnych agentów nie spotkał Zalkinda. Aż pewnego dnia nagle zauważył go filer, gdy ten spokojnie spacerował ulicą Sadowaja. Ze wszystkimi środkami ostrożności detektyw zaczął obserwować i wkrótce zobaczył, jak Zalkind idzie do ogrodu, podchodzi do siedzącego tam Kolesnikowa, pospiesznie mu coś mówi, a następnie odchodzi. Próba filera podążania za Kolesnikowem nie powiodła się, gdyż ten ostatni zauważył, że jest śledzony. Równolegle wprowadzono inwigilację również dla narzeczonej Kolesnikowa, z którą kilka dni później spotkał się na placu katedralnym. Najwyraźniej spotkanie przeciągnęło się dłużej niż oczekiwano, ponieważ Kolesnikow, sprawdziwszy czas na zegarze, pospiesznie pożegnał się i zaczął odchodzić. Prawdopodobnie zaniepokojony spóźnieniem, nie rozejrzał się i pozwolił wyśledzić, że wchodzi do małego domku, którego zewnętrzne drzwi otworzył kluczem, który miał przy sobie. Wówczas nadzór zewnętrzny wynajął wobec tego mieszkanie z 2 oknami na ulicę naprzeciwko tego domu. Pokój został natychmiast wynajęty przez małżonków Wieczorinów, w rzeczywistości filerów z działu bezpieczeństwa. Żona przedstawiła się jako krawcowa i całe dnie spędzała w pracy przy oknie, a mąż przedstawił się jako urzędnik stacji i nosił kolejową czapkę.
Zadanie powierzone wieczorinom polegało na ustaleniu, czy w przeciwległym domu jest drukarnia, czy jest to tylko mieszkanie Kolesnikowa. Już piątego dnia obserwacji, wczesnym rankiem, wieczorinowie zauważyli z okna Zalkinda przechodzącego w pobliżu obserwowanego domu, który uważnie przyglądał się rzadkim przechodniom i kręcił się w pobliżu przez kwadrans. Upewniając się, że nikt go nie śledzi, Zalkind podszedł do drugiego okna od frontowych drzwi obserwowanego domu i dwukrotnie uderzył ręką w szybę. Wkrótce ktoś otworzył drzwi i Zalkind wszedł do domu. Dwie godziny później wyszedł i poszedł do swojego mieszkania, a jakiś czas później zauważono Kolesnikowa, który miał ze sobą dużą paczkę. Wieczorin, który podążał za Kolesnikowem, zauważył spotkanie Kolesnikowa ze swoją narzeczoną na tym samym placu katedralnym. Co więcej, para ta ostrożnie zniknęła w bramie dużego domu położonego w pobliżu. Kilka minut później Kolesnikow wrócił do domu, a narzeczona pojawiła się na ulicy z paczką, której wcześniej nie miała, i poszła na ulicę Puszkina do szewca, który miał mieszkanie i warsztat w piwnicy. Wkrótce młoda kobieta ponownie pojawiła się na ulicy, ale już bez paczki. Z kolei szewca odwiedzały cztery osoby o różnych porach dnia, które nie przebywały z nim dłużej niż 5-6 minut. Wyniki opisywanych poszukiwań dały w pełni zrozumiały obraz działalności obserwowanej grupy. Kolesnikow podjął z drukarni nielegalnie wydrukowaną przez siebie literaturę i za pośrednictwem swojej narzeczonej przekazał ją szewcowi do dystrybucji wśród partyjnych przedstawicieli dzielnic miasta. Postanowiono wówczas zlikwidować grupę, urządzając zasadzki policyjne w niektórych mieszkaniach. Czas likwidacji został wybrany, gdy Zalkind przebywał u Kolesnikowa. W rezultacie odkryto dobrze wyposażoną tajną drukarnię, znajdującą się w pomieszczeniu, w którym policjanci złapali Kolesnikowa i Zalkinda. Tak więc samo wspomnienie nazwiska Zalkind przez członka organizacji, zaniedbanie absolutnie niedopuszczalne w pracy konspiracyjnej, doprowadziło do upadku przedsiębiorstwa partyjnego i aresztowania całej grupy technicznej. Również sprawa podwójnego obywatelstwa, to jest rosyjskiego i niemieckiego, stanowiła poważny problem z kontrwywiadowczego punktu widzenia służb carskich. Oto co pisze generał. W Warszawie na długo przed wojną młody człowiek o nazwisku Rozow, który służył w hurtowni materiałów fotograficznych, zaczął nieustannie odwiedzać małe restauracje i puby, które znajdowały się w pobliżu i były odwiedzane przez niższe szarże. Z natury Rozow był pogodną, żywą, rozmowną osobą, a te cechy umożliwiły mu łatwe poznanie bezpretensjonalnych gości, którzy lubili spędzać czas w jego towarzystwie. Łatwość takich znajomości w większym stopniu ułatwiał też fakt, że Rozow nie skąpił smakołyków, a biedni bywalcy tych tawern nigdy nie odmawiali hojnemu gościowi propozycja wypicia z nim butelki lub dwóch piwa, albo też szklanki polskiego miodu. Ale Rozow dążył do własnego określonego celu. Jego uwagę zawsze zwracali urzędnicy carscy. Z tymi ostatnimi najchętniej spotykał się i na wesołych ucztach próbował, niezauważony przez rozmówcę, poznać dokładnie miejsce pracy, to jest jeden lub inny dział centrali. Wśród takich znajomych Rozow zaczął coraz częściej rozmawiać i przyglądać się z bliska urzędnikowi Fiodotowowi. Zwłaszcza gdy dowiedział się, że ten ostatni służy w Wydziale Wywiadu Wojskowego Kwatery Głównej. Fiodotow był osobą bardzo ostrożną i spostrzegawczą. Bez względu na to, jak subtelnie i umiejętnie prowadził z nim rozmowy Rozow, to odpowiadał nieistotnymi frazesami. Nie bez powodu Rozow przeprowadzał razem z nim i innymi oficerami sztabu konwersacje, a robił to w celach szpiegowskich. Po krótkiej naradzie Fiodotow postanowił przedstawić swoje obiekcje bezpośredniemu przełożonemu. Ten ostatni potraktował raport Fiodotowa ostrożnie i rozważnie, a następnie zgłosił wszystkie opisane okoliczności do warszawskiego Wydziału Bezpieczeństwa. Od tego momentu rozpoczęły się działania funkcjonariuszy poszukiwawczych, którzy nieustannie obserwowali Rozowa. Fiodotow został jednak poinstruowany przeze mnie, aby nie przestawał spotkań z jego przyjacielem. W
ten sposób Fiodotow stał się w rzeczywistości tajnym współpracownikiem Wydziału Bezpieczeństwa, ale nie prowokatorem, jak wrogo nastawieni do rządu socjaliści błędnie nazywali tajnych agentów. Zdarzyło się jakoś, że Rozow, jakby w dobrym nastroju, zaczął dobrodusznie wyrzucać Fiodotowowi, że ten ostatni nigdy go nie zaprasza, a spotykają się tylko w tawernach. Ta rozmowa nieco zdziwiła Fiodotowa, tym bardziej, że jego mieszkanie znajdowało się w budynku rządowym. Jednak zażenowanie Fiodotowa nie trwało długo, a on równie żartobliwie i dobrodusznie odrzucił pragnienie Rozowa pod pretekstem zakazu od przełożonych, by nie przyjmować gości. Niemniej jednak Rozow wkrótce powtórzył swój zamiar odwiedzenia Fiodotowa w jego mieszkaniu. Tym razem ten ostatni, zgodnie z instrukcjami otrzymanymi z Oddziału Bezpieczeństwa, powiedział, że zaprasza Rozowa nie do siebie, ale do mieszkania swojej kuzynki. W rzeczywistości kuzynka o nazwisku Makow była agentem w warszawskim Wydziale Bezpieczeństwa. Rozow zgodził się, a Fiodotow przedstawił ich sobie. Młoda, wesoła, ciekawska kobieta od razu zrobiła wrażenie na swoim gościu, który spędził cały wieczór w grzecznościach i poprosił gospodynię o pozwolenie na częstsze odwiedzanie, na co ta przystała. Rozow zaczął ją odwiedzać prawie codziennie, a ta okoliczność szybko stała się całkiem zrozumiała, ponieważ Rozow był naprawdę szpiegiem. Po kilku dniach umiejętnymi rozmowami Makowa zaszczepiła Rozowowi całkowitą wiarę w siebie, a on, zachwycony swoją nową znajomą, podarował jej złoty zegarek i bransoletkę. Natychmiast stało się jasne, że te hojne ofiary nie poszły na marne, ponieważ Rozow, całkowicie już ufając Makowej, bezpośrednio jej zasugerował, aby za pośrednictwem Fiodotowa uzyskała ona tajny rozkaz numer 74 dla warszawskiego okręgu wojskowego. Makowa naturalnie zmartwiła się, co robić. Udała jednak, że się zgadza i obiecała, że postara się spełnić to życzenie. Jednocześnie poinformowała o tym przełożonych. Okazało się, że wspomniany rozkaz dotyczący rozmieszczenia wojsk został niedawno odwołany, a zatem nie ma praktycznego i faktycznego znaczenia. Dlatego też w porozumieniu z władzami wojskowymi postanowiono przekazać mu dokument, o który prosił Rozow. Niecierpliwość Rozowa była bardzo duża, a Makowa celowo opóźniła przekazanie mu rozkazu, ale w końcu z wielką tajemnicą wręczyła Rozowowi oficjalny dokument, który tak bardzo go interesował. I od tego momentu Rozow zaczął uważać Makową za swoją wspólniczkę, choć nic jej nie zdradził. Coraz częściej jednak zwracał się do niej z prośbami o ponowne przesłanie za pośrednictwem Fiodotowa takiego czy innego tajnego dokumentu wojskowego. Pewnego razu, po poinformowaniu Makowej o przyjeździe dwóch znajomych z Sosnowca, zaprosił ją do teatru w ich towarzystwie, a potem do restauracji na obiad. Makowa zgodziła się i zdołała wyjąć papier z kieszeni jednego z nich, tego, który zbytnio się upił. Dokument okazał się zaszyfrowany. Po przeanalizowaniu okazało się, że tekst zawiera różnego rodzaju pytania wojskowe zadawane tej grupie szpiegów przez niemiecki sztab generalny. W tym samym czasie trwała praca filerów, którzy dowiedzieli się, że Rozow mieszka z ojcem i siostrą w domu numer 12 przy ulicy Chopina, a jego prawdziwe nazwisko i jego rodzina to Hermann, a pseudonimem Rozow posłużył się ze względów konspiracyjnych. Siostra i ojciec Rozowa również byli obserwowani. Ponieważ szpiegując starego Hermana jego wizyty ustalało wielu oficerów, z którymi czasami rozmawiał, gdy spotykał się na ulicy, te szarże wojskowe również były brane pod obserwację i ich krąg się rozszerzał. A wśród nich były osoby zajmujące wysokie stanowiska. Dalsze tajne śledztwo ujawniło, że wszyscy żołnierze, których odwiedzał Herman, byli luteranami, a cel jego wizyty został zamaskowany przez zbieranie datków na rozbudowę luterańskiej szkoły kościelnej, której Herman był skarbnikiem. Podczas tych wizyt Herman przedstawiał się jako rosyjski patriota, niezmiennie podkreślał waleczność i inteligencję rosyjskich dowódców i zawsze przekładał rozmowę na aktualny stan rosyjskiej armii, a czasem docierał do interesujących go informacji o kwestiach strategicznych. Oczywiście nie było odmowy darowizny. I tylko jeden asystent prokuratora, także luteranin, odmówił Hermanowi pieniędzy, ponieważ uważał, że nie można w sposób materialny przyczynić się do rozwoju szkół niemieckich w Polsce, gdzie władze rosyjskie dążyły do poszerzenia rosyjskich wpływów narodowych. Niezależnie od tego, obserwacja siostry Rozowa Hermana dała bardzo poważne rezultaty. Dziewczyna niespodziewanie wyjechała do Petersburga. Nadzór ustanowiony dla niej w stolicy zidentyfikował kilka osób zgrupowanych wokół
podejrzanego emerytowanego wojskowego, który w tym czasie służył w Wydziale Mobilizacji Kolei i miał powiązania z tym samym Departamentem Ministerstwa Kolei. Wyniki działań tajnych wzbudziły we mnie dwie obawy. Z jednej strony funkcjonariusze, którzy stali poza wszelkim podejrzeniem, mogli nieświadomie dla siebie być zbyt szczerzy w rozmowach z Hermanem, a z drugiej zbyt przewlekła obserwacja mogła zostać przypadkowo zauważona i przez to wszystko zepsuć. W rezultacie postanowiłem wyeliminować inwigilację, prowadząc jednocześnie działania w Warszawie, Petersburgu i Sosnowcu. Zatrzymanie przeprowadzono po południu, kiedy Herman wrócił do domu z teczką w rękach. Przeszukania były bardzo trudne, ponieważ trzeba było liczyć się z subtelnymi sztuczkami szpiegów i nie można było zignorować ani jednej rzeczy w ich mieszkaniu. Rzeczywiście, dokumenty o wielkim znaczeniu dla ekspozycji Hermana znaleziono pod przykręconą marmurową deską umywalki. Na kartach katalogów leżących na biurku Hermana były notatki szpiegowskie sporządzone niewidzialnym dla oka atramentem chemicznym. W dwóch kuchennych słoikach z napisem sól i soda znaleziono proszki chemiczne niezbędne do tworzenia ukrytych tekstów i odczynniki do ich odczytania. Wszystkie aresztowane osoby były od razu izolowane od siebie, a następnie przesłuchiwane. Herman i jego córka złożyli szczere zeznania. Okazało się, że starzec był obywatelem podwójnym, Niemcem i na rzecz sprawy szpiegowskiej poddanym rosyjskim. Nie zaprzeczając wizytom u oficerów luterańskich, Niemiec szczerze powiedział, że w rozmowach z nimi zawsze udawał rosyjskiego patriotę i od niechcenia poruszał interesującego tematu. Dzięki temu dowiedział się, dokąd mają zostać przeniesione pułki kawalerii, dokładną lokalizację 46 jednostek wojskowych w rejonie Wisły, a następnie zgłosił wszystkie zebrane dane do Berlina. Według niego magazyn urządzeń fotograficznych, w którym służył młody Herman, były bezpiecznym miejscem dla przybywających szpiegów, a instrukcje wysyłane były z berlińskiej siedziby w paczkach światłoczułego papieru. Rzeczywiście, policyjna zasadzka zorganizowana we wspomnianym magazynie wkrótce doprowadziła do zatrzymania kilku osób, które zostały ujawnione jako szpiedzy na podstawie odebranych im dowodów materialnych. Nawiasem mówiąc, wśród aresztowanych był jeden Niemiec, handlarz drewnem, który dostarczył niemieckim władzom wojskowym obszerne informacje statystyczne interesujące strategicznie w regionach zachodnich i północno-zachodnich. Córka Hermana wyznała, że zgłosiła Niemcom dane, które uzyskała w Petersburgu za pośrednictwem wspomnianego emerytowanego oficera na temat ruchu wojsk rosyjskich w ostatnim miesiącu przed jej aresztowaniem. Z przesłuchania Herman Rozowa wyszło, że przeszedł kurs techniczny w niemieckiej kwaterze głównej w celu uzyskania tajemnic wojskowych za granicą. Nawiasem mówiąc, odnosząc się do odebranej mu pełnej listy adresów oficerów warszawskiego wywiadu, młody Herman powiedział, że kiedyś zauważył u jednego ze znanych mu pracowników sztabu pewną książkę. Postanowił ją zdobyć, mając nadzieję, że znajdzie interesującego informację. Następnie Rozow zaprosił tego urzędnika do jednego z małych hoteli, w których urządził obiad z dużą ilością napojów alkoholowych. Gdy kompletnie nietrzeźwy urzędnik zasnął przy stole, Herman swobodnie wziął wspomnianą książkę, w której zapisano adresy wszystkich oficerów warszawskiego wywiadu i natychmiast przepisał je, podczas gdy jego niedawny rozmówca spał w ciężkim, głębokim śnie. Pozostaje dopowiedzieć, że sprawa ta zakończyła się dla wszystkich surowymi wyrokami sądu. Ja tylko zaznaczę, iż w żaden sposób nie jestem powiązany z owym Hermanem Rozowem. I zakończę cytowanie pracy tajnej policji i przejdę do żandarmów i rewolucjonistów. Zawarzin nie poświęcił zbyt wiele miejsca na opisanie szkoły dla żandarmów. Ja w swoim przepastnym archiwum powinienem mieć szczegółowy rozkład tematyczny zagadnień, które musiał zaliczyć absolwent tej szkoły i obiecuję, że gdy tylko znajdę ten dokument, to wrzucę go na bloga. A teraz oddaję głos wspomnieniom. Po zaakceptowaniu kandydatury Zawarzina na żandarma ze swojej jednostki wojskowej udał się wprost do Petersburga. Wilgotny, zimny Petersburg po południowym słońcu Odessy zrobił na mnie nieprzyjemne wrażenie. Ale gwar życia w stolicy, spotkania u szefów, zakup podręczników i tym podobne nie pozostawiały czasu na smutki. W dniu, który został wyznaczony na rozpoczęcie kursu, znalazłem się wśród 54 osób w kwaterze Korpusu Żandarmerii.
Słuchaczami byli oficerowie różnych lat, rang, jednostek wojskowych i wykształcenia. Byli i młodzi, i uhonorowani 40-letni oficerowie. Byli tylko absolwenci szkoły wojskowej, a także ci, którzy dodatkowo zdobyli wykształcenie na wyższych uczelniach. Wszyscy uczyli się równie sumiennie, siedząc nad książkami do późna w nocy. Ustawy sądowe, prawo karne, regulacje dotyczące różnych służb w korpusie żandarmów, których opanowanie wymagało sporego nakładu pracy w ciągu 6 miesięcy. Na koniec zaplanowano egzaminy. Wkuwanie i podniecenie wśród kadetów rosło. Egzamin miał duże znaczenie, gdyż tylko ci, którzy zdali ten test, byli przenoszeni do korpusu żandarmerii, a dodatkowo kolejka na najlepsze wakaty zależała od starszeństwa punktów. Poproszono mnie najpierw o wybranie wakatu, co oznaczało prawo do dużych ośrodków politycznych, ale z powodów osobistych odmówiłem przydzielenia do moskiewskiego Departamentu Bezpieczeństwa i wolałem jechać do Kiszyniowa, czyli w zaścianki życia politycznego imperium. Nowy oficer, który właśnie został przeniesiony do Korpusu Żandarmów, zwykle zajmował stanowiska adiutanta wydziału, gdzie przez 2 lata pracował pod przewodnictwem kierownika wydziału. Okazało się, że mój szef, który służył na kolei 20 lat, nie znał się na pracy politycznej i interesował się tylko częścią gospodarczą, więc zostałem sam i od samego początku służby musiałem sam rozwiązywać wszelkie problemy. Na początek postanowiłem uporządkować archiwum administracji, po to, aby zapoznać się z rewolucyjnymi trendami na południu Rosji. Moja służba w Kiszyniowie nie trwała długo, ponieważ wkrótce skierowano mnie najpierw do Symferopola, a następnie do przejścia granicznego Wołoczysk, aby dokonywać sprawdzeń paszportów pasażerów podróżujących za granicę i z powrotem. Życie na stacji granicznej jest specyficzne. Wszystkie zainteresowania i usługi dostosowane są do przyjazdu pociągów. Nadjeżdża pociąg z zagranicy, mijają wagony, a pasażerowie, oddając swoje paszporty rosyjskim żandarmom, trafiają do ogromnej sali, w której bagaże są natychmiast wnoszone i wszystko poddawane jest kontroli celnej. Panie były szczególnie dostojne i można było powiedzieć śmiało, że te stroje, w których pojawiły się w hali celnej, nie mogły być ich toaletą podróżną, ale były specjalnie noszone na dworcu przed przejściem granicznym, aby nowe produkty wyglądały jak znoszona sukienka. Pamiętam przypadek, gdy pokojówka wpływowej osoby, chcąc ukryć nowy budzik, schowała go pod sukienkę, a ten zaczął gorączkowo dzwonić po całej rewizji. Żandarmi nie musieli jednak uczestniczyć w perypetiach celnych. Podczas kontroli bagażu pasażerów sprawdzaliśmy ich paszporty. Te ostatnie były wpisywane do rejestrów, nazwiska ich właścicieli sprawdzano w drodze alfabetycznej rejestracji, w której uwzględniono wszystkie osoby poszukiwane i odnotowywane w okulnikach Departamentu Policji. Kiedy takie osoby zidentyfikowano, natychmiast poddawano jej niezauważalnej obserwacji filerów, którzy byli na miejscu. Telegramy na ich temat trafiały do depo i do miejsca docelowego ich podróży. Część z tych osób była również aresztowana i odprowadzana do miast wskazanych przez departament. Ostatecznie niektóre osoby miały fałszywe paszporty, a wszystkie takie nielegalne były wysyłane na policję w celu ustalenia ich tożsamości. Praca była skupiona i pilna, bo w ciągu 40 minut trzeba było wszystko dokończyć i dać pozwolenie na wysłanie pociągu. Cała procedura paszportowa i celna na granicy rosyjskiej wywierała na cudzoziemcach nieprzyjemne wrażenie, ale w latach wojennych sami przeszli na ten system. Należy zauważyć, że mieliśmy dużą lukę w dokumentach paszportowych, a mianowicie paszport nie wymagał zdjęcia jego właściciela, co oczywiście znacznie ułatwiało korzystanie z cudzych dokumentów. Pomoc wywiadowi wojskowemu, kurierom dyplomatycznym, delegacjom i tym podobnym wprowadzała żandarma w komunikację z osobami zajmującymi wysokie stanowiska służbowe lub społeczne. Zawdzięczałem to znajomości z wieloma ciekawymi osobami. I na dziś byłoby to na tyle. Myślę, że wszystkie historie opowiedziane w tym podcaście są dla Ciebie zrozumiałe. Zauważ, że ukazują, jak dobrze praca ochranki była zaplanowana oraz w jakich skomplikowanych warunkach prawnych i społecznych była prowadzona. Do samego zresztą końca, czyli do upadku caratu. Bowiem praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje. A jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej, a ten odcinek zakończę.
I jak zawsze mam ogromną prośbę do Ciebie. Poleć ten podcast OSS Okiem Służb Specjalnych choć jednej osobie spośród Twoich znajomych. Jednej. Ciebie to nic nie kosztuje, a w ten sposób w końcu dotrze on do wszystkich zainteresowanych. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nic z tego, o czym opowiadam na temat służb mniej lub bardziej tajnych, to zasubskrybuj newsletter na stronie szpiegul.pl. Kolejna audycja Okiem Służb Specjalnych już za tydzień. Do usłyszenia. Szpiegul.pl. Okiem Służb Specjalnych. Cześć!